Siema ludziska, tutaj Frer, a to będzie 11. część, zagrajmy w Need for Speed Most Wanted. Jak co ludziska, w poprzedniej części zajęliśmy się numerem 11 na czarnej liście, czyli Biglow ludziska. W tej części standardowo będziemy się zajmować wyścigami oraz kamieniami milowymi, żeby dorwać się do następnego numeru na czarnej liście, czyli do Barona, który jest numerem 10 na czarnej liście i jeździ Porsche Carrera. Tak, autem Porsche Carrera. Ludziska, chciałbym poinformować, że poprzedni odcinek jako tako moim zdaniem nie był dobry jakościowo pod względem komentarza i zarazem skończył mi się czas, to więc go po prostu nie nagrałem i zaczynam tutaj za drugim razem. Ludziska, na początek sobie weźmy tutaj wyścigi z eliminacją, a na koniec zostawmy sobie najlepsze, czyli wyścigi z... Raczej no, wyścigi typu sprint oraz próba czasowa, tak, najlepsze sobie zostawię na koniec, a teraz zajmę się eliminacją, tak. Jak standardowo w tej części zajmiemy się wszystkimi rodzajami wyścigu ludziska, tak? No i wracam tutaj do Was po świętach, tak? Bo święta tutaj spędziłem poza house'em, tak? Poza domem i zarazem też. Jakbym był nawet w domu, to bym prawdopodobnie nie nagrywał, albo bym nagrał świątecznie, okazyjnie jeden odcinek, bo moim zdaniem święta się spędza z rodziną, tak? A nagrywanie sobie na pewno bym odłożył, gdybym był w domu. I mam nadzieję, ludziska, że te święta dla Was były fajne, zarąbiste i zarazem dostaliście fajne prezenty, tak? Które Was, można powiedzieć, jako tako zadowoliły, a nie znudziły i zarazem obrzydziły, tak? Może obrzydziły, nie tylko nie zadowoliły, tak? Na pewno tutaj na życzenie wesołych świąt jest za późno, tak? Ludziska. No i co robiliśmy w poprzedniej części? No, zajmowaliśmy się Biglowem, to już mówiłem, ale... propos szczegółów, z Biglowem nie było tutaj większej, można powiedzieć, zabawy. Było to jako tako moim zdaniem w miarę łatwe, choć sfailowałem ludziska jako tako pierwszy raz, bo przywaliłem w ciężarówkę. Gdyby nie ta ciężarówka, to byśmy się szybciej rozprawili tutaj z naszym zawodnikiem, tak? Co można powiedzieć o tym wyścigu ludziska? Ten wyścig jako tako, kurde, w miarę jest średni. Trzeba uważać na przeciwników, ale za bardzo nie są Uber, więc mogę sobie gadać, tak, i zarazem jeździć. Propos tutaj informacji oraz różnych rzeczy dziejących się poza tutaj tym NFS-em ludziska. No pierwsza taka, jedna z takich dosyć ważniejszych, jest to taka ludziska informacja, że... Dla fanów militarii oraz modelarstwa, bo widzę, że jak tam skleję jakiś model albo go zaprezentuję, po prostu go pokażę na YouTube. Niektóre osoby to oglądają jako tako fajny dodatek zarazem, pokazanie moich jakby umiejętności, to ludziska jako tako tutaj odnawiam czołg M10 Wolverine. Wolverine był pierwszym czołgiem, od którego zacząłem tutaj właśnie zabawę z modelami, tak, i zarazem militarią, więc można było się potem spodziewać, że ten czołg będzie słabo wykonany pod względem wizualnym jako tako, nawet też pod względem tutaj sklejenia go, więc czołg moim zdaniem no, słabo był wykonany i stwierdziłem, że jednak go odnowię, tak, i jest teraz w odnawianiu ludziska, dałem mu jako tako nowy lakier, lecz tego lakieru nie nałożyłem aerografem, tylko standardowo starą metodą gąbką ludziska, z takiego motywu, że boję się, że aerograf się jako tako nie przebije przez ten kolor, czyli aerograf będzie za słaby i będzie widać dalej ten zielonkawy kolor, i postawienie na łatwe rozwiązanie, czyli pomalowanie tutaj tego czołgu gąbką, tak, co na pewno jest o wiele, wiele łatwiejsze, tak. Dobra. Fakt, dostałem od niego tutaj. Cholera jasna. I jakby we mnie nie przywalił, to bym pojechał sobie skrótem, a tu musiała mnie menda od tyłu walnąć i no jestem teraz na drugiej pozycji. On na pewno odpadnie, tutaj zadbam o to bardzo, tak, tylko żebym ja nie odpadł, bo ten kolega nie jest taki w miarę słaby, tak, i nie chciałbym zarazem faila na początku odcinka. To byłoby bardzo miłe, tak. Fakt, nie mówcie mi, że teraz przegram. Na mojego niefarta? Wszystko przez tą mendę, bo mnie walnęła, tak. Jak gdyby mnie nie walnęła, bym był prawdopodobnie pierwszy. Weź w ogóle, idź ty. Ninja pieprzony. Chcę mnie załatwić i to konkretnie, tak. No szkur, nie mówcie, że przegram tego Supra. Teraz bez jaj, na pełnej kurwie jedziemy tutaj, tak. Wypierdalaj.
Nie wygrasz tego, panie. Zadbam o to. Dawaj, Supra. Siodem, nie, Mendo. Nie ma pierwszego miejsca, zarazem też drugiego. Ja tutaj przetrwam, a ty padniesz. Sio. Wjeżdżaj w śmietniki. Żuli śmieci. Dobra. Teraz zajmijmy się tutaj tym koleżką przed nami. Mam nadzieję, że jakoś się nim zajmę, a nie sfejluję, tak? Dobra. Teraz nitro. On jeszcze raz przy okazji puknął od tyłu, tak? Mogło to zabrzmieć źle, ale pomogło, bo jedziemy szybciej i jesteśmy jako tako pierwsi tutaj na pozycji i musimy to utrzymać ludziska, tak. Chcę wygrać, nie sfejlować. Dobra, powracając z ludziska. Zrobiłem mu tutaj malowanie gąbką, tak. Pustynne ludziska, tak, pustynne, bo jednak te czołgi służyły. Miały tak, jako tako malowanie takie, fuck, jeszcze w tą gunwą musiałem przywalić, tak. Tak miał jako tako, takie malowanie. O, dobra, mogę sobie gadać na ludzie. Skończyło się tutaj kozakowanie. Ma malowanie ludziska pustynne, jest w trakcie odnawiania. Prawdopodobnie prędzej później, na pewno na nowy rok ludziska będzie, tak, odnowiony. Tutaj się nim spokojnie zajmuje. I zarazem, no spokojnie, z takiego motywu, żeby był ładnie wykonany, tak. Co można było powiedzieć o ludziska jeszcze tutaj poza tym... poza NFS-em, jakąś informację wam powiedzieć. Taką, że będę nagrywać live, choć już pewnie widzieliście tą informację króciutką w tekście. Ja się teraz bardziej streszczę. Ludziska, wpadłem ludziska na taki pomysł, żeby nagrywać live w weekendy, w następujące dni, w piątki, soboty, w niedzielę nie da rady, no bo jednak w niedzielę ja się uczę, tak? W niedzielę, całą niedzielę się uczę, w sobotę tam próbuję tknąć książki, a to jest taki dzień zacieszu, w którym olewam wszystko i sobie odpoczywam, tak? No i co ludziska? Tak, live będą w piątki, soboty od 20 do 22. Różnakie gry będą na nich. Na razie jest taki plan, żeby nagrywać przez pewien czas War Thundera oraz Battlefield 3. Gdy zarazem będę nagrywać tutaj tego War Thundera i BFA 4, to nie będą po prostu robione części tutaj z tych gier, tylko będą po prostu z live'a, który będzie też rzucany na YouTube'a. Dobra, pierwszy wyścig mam za sobą. Zajmijmy się drugim, tak. No i zarazem, tak, mówiłem, nie będzie tutaj tych normalnie nagrywanych w częściach, tylko będą one w live'ach ludziska, tak. I mogę powiedzieć w miarę, zobaczymy jak to będzie z tym live'em, mam nadzieję, że wam się spodoba i mi też, bo jako tako mi się wydaje, że to też będzie dobry pomysł z tym live'em, będzie się raczej opłacać. Dobra, ja tutaj chciałbym zająć pierwszą pozycję i zarazem oszczędzić intro. Ludziska, tu jest dosyć fajny skrót, który może nam nieco pomóc, albo nas nieco skarcić. Ludziska, w tym skrócie chodzi o to, żeby rozwinąć dosyć dużą prędkość. Ta prędkość nie może być jako tako, kurde, mniejsze niż 200. Wtedy to już przegrywam na samym początku, tak? Musimy tu naprawdę bardzo i to bardzo szybko pojechać. Dobra, 220. Pytanie, przebije się czy nie przebije? Nie przebiłem się. Dobra, ale nie powinno być takiej... tutaj tej osajgonu z tym. Dobra. Dawaj, Supra. Jak widzicie, było 220, czyli no nie aż tak słabo, ale zarazem nie była to ta prędkość, która pozwoliła mi na przebicie się, tak? Bo prawie tutaj przeleciałem, ale się obiłem jednak o tą ścianę. Ludziska, to jest właśnie info propos tego skrótu. Musimy mieć około 230-240, żeby się przebić. Gdy się przebijemy, po prostu lecimy jak rakieta. Przeciwnicy tylko mogą pomarzyć, żeby nas dogonić, tak? Bo to jest nierealne dla nich. Jak widać, na razie się za pierwszym razem nie przebiłem. Miejmy nadzieję, że za drugim, tak? Bo to nam daje ogromną, jeszcze raz przeogromną przewagę ludziska. Dobra, tutaj ta nas Supra prześcigła, tak? Ale miejmy nadzieję, że ją dogonimy, choć nie muszę się za bardzo przejmować, bo w końcu jest to pierwsze okrążenie, a odpada ostatni, a ja nie jestem na pewno ostatni, tylko na razie jako tako finiszuję i zarazem czasami zajmuję drugą pozycję, tak? Dobra, pięknie. Tutaj kolega już odpada, pożegnał się z wyścigiem. Dobra, ta Mazda RX-8 tutaj coś tam, kurde, kozakuje, tak? W miarę. Ale no, spróbujmy ją tutaj prześcignąć. Dobra, zostawmy sobie nitro, tak? Ale zarazem ją, wiecie co? Prześcignijmy, bo to będzie słabe, gdy ona na przykład wejdzie nam
przed, tutaj właśnie przód auta i przyhamuję mocno. Dobra, Supra, rozpędzaj się. Dobra, 200, 240, przebije się czy nie? Oto jest pytanie. Przebiłem się, pięknie, teraz możemy jechać na kozaku. I mam pytanie, czy tu się przebije? Tu też się przebije, okej. No i widzicie, przeciwnicy sobie mogą pomarzyć, przewaga jest miażdżąca, po prostu do widzenia koledzy. Tak, dla was raczej wyścig się skończył. Powracając do tych Twitchów i streamów, jak zwał, tak zwał, jak preferował, tak preferował. No, zobaczymy jak to będzie, moim zdaniem może to się udać, może też zarazem nie ludziska, tak. No zobaczymy jak to będzie po prostu i tyle. Mam nadzieję, że wam to się spodoba, tak, bo mi granie wieczorowe tutaj w piątki, soboty naprawdę się podoba, bo ja sobie gram na wlewco oraz zarazem na kozaku, tak, i no po prostu sobie też lekko sypijam kolej, mi to się strasznie podoba, tak. Największa magia była przy Gothicu 3, jak to się było, można powiedzieć, gówniarzem się grało w tą grę, tak, i była po prostu esencja grania w piątki, tak, w tą grę, to było po prostu coś, to była magia. Tak. Dobra, nitro. Zarzućmy trochę nim. I zarazem oszczędźmy sobie trochę go, żeby być pierwszym. Mam nadzieję, że się przebije. Nie chcę mieć faila. Bo to byłoby słabe w konsekwencjach, tak. Mogę powiedzieć wam szczerze. Tego nie chciałbym na pewno doznać. Dobra, widać też zarazem kolega nas dogania, więc ja tutaj przycisnę nitro. Dobra, 230. Przy takiej prędkości przebiłem się. Fuck, nie przebije się. Dobra, ale żeby się przetoczył na dół. Żeby się przetoczył na dół. Dobra, dawaj Supra. Jest tak słabo na razie. Mam lekką przewagę, choć... Kurde, zabrakło me... Kurde, no centymetrów, milimetrów już nie będę mówić, bo to byłaby lekka przesada. Centymetrów. Bo na pewno metrów nie. Okej, ale mniejsza z tym. Jedziemy dalej, tak. Wiecie co mnie cieszy? Jeżdżę sobie tutaj, obijam się o ściany. To mnie nie cieszy, że się obijam o ściany, ale chyba nie przewaliłem w auto. Chyba, no w jedno przewaliłem, ale jako tako tutaj nie taranuję aut, więc to jest dobry motyw. Fuck, Supra, dawaj, tutaj prędkość musimy mieć większą, bo można z on prześcignąć, a tak byśmy nie chcieli, bo to będzie słabe w konsekwencjach, my tutaj przegramy, będzie fail, tak, i zarazem może wam to się nie spodobać, mi też się nie podoba ponowne powtarzanie wyścigu. No i dobra, zajmijmy się tutaj wyścigami, które będziemy robić, a nie powtarzać, bo ja tutaj na razie powtórzyłem dwa wyścigi. Dobra, czym by tutaj się zająć? Okrążeniem, bo jak mówiłem, najlepsze sobie zostawię na koniec, czyli sprint oraz próbę czasową zostawiam sobie na koniec, tak? Najzajebistsze zawsze na koniec. Dobra, pięknie, wyścig mamy. Mamy tutaj Otto Supre, Audi Quattro, który jest dobry i zarazem Lexusa. Kurde, nie wiem, Lexus co to jest? Czy to jest Subaru, czy też Mitsubishi na amerykański rynek? Cholera, nie wiem. Zapomniałem ludziska... jako taką motoryzacją można powiedzieć nie interesuję się od dłuższego czasu, ale pamiętam, to mnie cieszy w takim sensie, że po prostu jako tako lubię motoryzację, ale już się ją w większym stopniu nie interesuje, choć sobie czasami patrzę, bardziej już militarium można było powiedzieć. Dobra, tutaj autka są, fuck, te tutaj ćwoki wolno jechały, a w niej jeszcze przywaliłem, mogłem być pierwszy, a tu sfailowałem. Nieładnie. Dobra. Dajesz Supra na kozaku. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, bo na razie oni tutaj prowadzą. Jestem ciekaw, czy to będzie już trudniejszy wyścig, czy też nie. Cholera, zobaczymy, tak? Byłoby słabo, gdybyśmy sfailowali, tak? Dobra. Jestem ciekaw, czy będą tutaj odpowiedniki tych skrótów, co przed chwilą... jechaliśmy sobie, nie, tu jest zamknięte na razie, bo to jest to samo ludziska, to jest to samo, tak, to jest ten sam element, tylko wstawiony w edytorze gdzie indziej, proste. Czy tutaj będzie odblokowane? Też jest nieodblokowane, zamknięte, można sobie pomarzyć, żeby zrobić tutaj sobie przewagę na prosty sposób. Fuck, jeszcze w to gówno przywaliłem. Dobra, ostatni, tak, słabo. Byłoby słabo, byłoby miło, gdyby to się dobrze skończyło.
A to jest nie, to nie jest wyścig na odpadanie, więc no okej. Okej, na razie nie ma płaczu ogromnego. Powinienem ich jakoś prześcignąć, tylko gdzie i jak, jakim motywem, jakim sposobem. Dobra. Dawaj. Tutaj byłoby miło, gdyby się znów wbili w jakieś gunwo, czyli nie wiem, ciężarówkę lub coś. Tak jak ja to zrobiłem z Bigelow. Ciekawe, czy tutaj to jest lepsze. Chyba nie. Nawet raczej, tak. Chyba lepszy jest ten skrót, choć tam jest trawa i się ślizga nasze auto, ale... Dobra. Teraz spróbujmy dogonić tego CJO. Tak. W dupie z nim i tak go pewnie czmchniemy zaraz. Dobra, wywalę drzewko. Miejmy nadzieję, że się jako tako nie postawi na nowo, tak. Bo tutaj właśnie płoty i śmietniki w poprzednim wyścigu się stawiały same. Dziwne. Pewnie jakiś tam odcinek przekroczyłem, po którym jako tako się odnawia świat. Pewnie o to tutaj chodzi. Dobra. metrów. Lepsze to niż stówka, tak? Dobra, ostatnie okrążenie. Muszę dogonić tą mendę albo ją jakoś uwalić. Nie wiem, w rampę nią walnąć czy jakoś tak. Tak, tutaj rozważam taki chamski motyw zakończenia jego kariery na pierwszym miejscu. Dobra. Też muszę nitra nagromadzić trochę, bo na razie taką ilością to ja sobie przyspieszę. Tak? Dobra. Mi się wydaje, że na szybkość go urobię, tak? Że to może być na szybkość właśnie. Dobrze dla mnie. No, na szybkość mogę go urobić, tylko już na manewr to raczej słabo, tak? Dobra, dawaj, przebij się. Pięknie. Jeszcze... No, szkur. Na niefart. A myślałem, że nie zahaczę o niego. Dobra. Poszedł quattro. Zostało to, tak? Znając życie, pewnie menda wygra, tak? A jak wygra, to sobie podarujemy. Chodź. Dobra. Fuck! Co to ma być? Żem dwa niefarty zaliczył pod koniec okrążenia. I zarazem wyścigu, no, po prostu tyle wygrać, tak? No dobra, to już raczej jest przegrane, tak? Tak, to jest na pewno przegrane. Tutaj gówno sobie ani wygram, więc no... podarujmy sobie tutaj, tak? Do jazdy dowolnej, podarujmy sobie te okrążenia, zajmijmy się innym wyścigiem. Tak, dobra, zajmijmy się sprintami, tak? Tutaj mam jeden na maksymalnym. Tu też mam na maksymalnym, dobra. Może też próba prędkości, wiecie co? Próby prędkości sobie dajmy. Dobra. Po próbie prędkości tutaj próba czasowa oraz sprincik na kozaku, tak. Tutaj takie rzeczy sobie urobimy. Dobra. Dawaj Supra. I siodę mnie tutaj, tym Mercedesem. Dobra. Wyrobię. I zarazem też nie utracę prędkości, okej. Dobra, 222. Chyba mi się wydaje, że nie. Jednak nie podniosłem poprzeczki, tak? Nie podbiłem. Trudno się mówi. Dobra. Pięknie, 250 prawie. Teraz to sobie mogę trochę zniżyć prędkość. Dobra. Ważne, że przy radarze była pokaźna. Mam oto 7 km przewagi. Choć 7, tak. To się liczy. No, kurwa. Jak na złość po prostu. Dobra. Dajemy na górę. Pięknie. Tego tutaj zaraz spróbujemy prześcignąć. Kurde, kolejny fail, czyżby? No, kolejny fail. Dobra, trudno się mówi. Powtarzamy, tak.
No jak na złość w to autko, bo jak mnie w to autko, to by się wygrało. Trudno się mówi, tak. Kurde, coś mam nie farta trochę, tak czuję. Trochę, tak mam nie farta. Dobra, miejmy nadzieję, że ten nie fart mi minie i zaraz będzie fajna prędkość rozwinięta, tak? I zarazem, no przyćmi to ich tutaj prowadzenie. Dobra. Nitro niech się urobi i dociskajmy do końca pedał z nitro. Może nie nitro, tylko z gazem. Dobra, no i podbiła menda o 10 km jak na złość. Jeżeli nie prowadzę, to podbiję. No ale dobra. Jak poprowadzimy, to zbijemy. Nie ma sprawy. Kolega tutaj zaraz będzie miał bonusik. Zbijemy mu prędkość, tylko muszę być pierwszym na mecie. Dobra. 258, tylko 2 kilosy. O, słabo, mogę powiedzieć. Dobra, teraz nie muszę przywalić w jakieś gówno, bo to zakończy mój udział w wyścigu. Dobra. Pięknie, 263. Taką prędkość lubię. Tak. Dobra, dawaj, dawaj. Przebijamy się przez te tutaj kioski. Może nie kioski, tylko te. Fuck. Przystanki. Mniejsza z tym. Dobra, mi się wydaje, że raczej tutaj zakończyliśmy za drugim razem, choć to powtórzenie nie było takie długie. No bez jaj. No, chciałoby się mnie ujebać, ale się nie udało, niestety szkoda. Tak wielka szkoda, że tutaj niestety mój niefart nie wypalił. Tak bardzo będę się przejmować. Dobra, to więc sprint. Zajmijmy się tutaj oto tym sprincikiem na minimalnym. Okrążenia chyba sobie zostawię w ogóle z głowy, albo nie wiem, zobaczę, cholera. Dopiero po kamieniach milowych na, można powiedzieć, ostateczność sobie zostawię to. Już po mojej najlepszej dokładce, czyli tutaj właśnie tym. Po próbie czasowej, sprincie i tak dalej zostawię sobie te okrążenia, zarazem też po kamieniach milowych. Dobra, tutaj muszę wyprzedzić tych klientów. Choć kurde, widzę, nie są słabi. Jednak Audi TT Quattro, a tu też Porsche Carrera. Mogę powiedzieć, bogato się wożą, tak? Mój sprzęcior też jest słaby, tak? Jestem ciekawy, czy nasz tutaj Mitsubishi Evo 8 będzie lepszy, bo chciałbym właśnie Toyota Supra zamienić na Mitsubishi Evo. I ciekawy właśnie jestem, czy już po Baronie będą lepsze części, które może być tylko koksają tego naszego Furexa, byłoby miło, gdyby te takie oto części były, tak? Zobaczymy, jak to będzie, tak? Dobra. Mamy połowę już sprinciku. Tak, bo wiecie co, Toyota Supra musi pójść na emeryturkę. Dobrze się spisała, ale no każde auto ma tutaj w Most Wantedzie swój czas, tak? Każdy idzie na emeryturę i zastępuje bardziej dokoksane i też zarazem lepsze auto pod względem może wizualnym nawet. Tak, każde auto ma swoją tutaj emeryturkę u mnie. Nie jest ciągnięty do końca, jakby to można było powiedzieć. Dobra. Co ja tak mam słabo z tymi FPS-ami, że mam 30 tych FPS-ów? Nie wiem. Dobra. Muszę przycisnąć. O, nie będzie pierwszego miejsca, wypierdalać. No, dobra. Bierzemy tutaj się za pierwsze miejsce. Tak, po tym moście chyba będzie już koniec, więc bardzo, bardzo miło. Sroki też zarazem za przeklinanie pod tytułem wybier pi i tak dalej, no ale jak trzeba, to trzeba. Dobra, wygrało się zarazem też. I kurde, mamy tutaj tą próbę czasową na tym, na minimalnym, to więc zróbmy ją i zarazem ogarnijmy kamienie milowe, tak, żeby zobaczyć, czy mamy kamienie milowe na ucieknięcie policji, czyli mamy zgubić pościg, nie wiem, po 2 minutach, żeby po prostu ogarnąć ludziska, to gdy na przykład po bramkach będzie nas ktoś ścigać, że będziemy mogli szybko uciec i zarazem sobie zrobić kamień milowy, tak. Dobra, 4 brameczki, na razie mam tutaj 40 sekund, zobaczymy. Powinno starczyć, bo tych bramek daleko nie jestem, tak? Dobra, dawaj tutaj Supra na kozaku. W ogóle naprawdę Supra Visa ładnie wygląda i też jest ładnie stringowana, takie rzeczy lubię, tak? Możemy się wozić ładnie na wyścigach, choć emeryturka autu się przyda, bo już tak trochę słabo z nim, tak? Nie można tutaj się okłamywać, że nie trzeba go wymienić i znaleźć sobie coś lepszego, ale na razie nie możemy mieć czegoś lepszego, bo nie ma części, tak? A części nie ma, bo nie ma numerów pokonanych. Proste. Dobra, tutaj kolejna bramka za 30 sekund, więc raczej tutaj, można powiedzieć, jako taką, kurde,
bramki daleko od siebie nie są, ale chyba mi się wydaje, że kolejna będzie cholernie daleko, jak patrzyłem na minimapę. No, 2 minuty, więc no sobie pojedziemy kawałeczek, tak? No i kurde, można powiedzieć, że pierwsze Evo jako tako, które spotkałem, tak? Zarazem się z nim styknąłem, to było... Kurwa, co ja zrobiłem? To było Evo z tego, z Undergrounda, tak? Fuck, no co ja zrobiłem? Dawaj, Supra. To było Evo z Undergrounda, bo to Evo właśnie tutaj jako tako to był Lancer 3, bo Evo raczej to była generacja Lancera, tak? Dobra, mniejsza z tym był to Lancer 3, który był raczej przystosowany do jazdy miejskiej, tak? Tylko miał wygląd Lancera tutaj właśnie, tak? Ale jako tako nie urywał dupy, mogę powiedzieć. Dobra. Ja tutaj się zagadałem i przywaliłem z impetem w tą ścianę, choć kurde, było to dosyć chamsko zrobione, bo myślałem, że tam mogę sobie pojechać na górę, choć to zarazem też nie było zaznaczone na minimapie, ale kurde, mogli tu usunąć, bo po cholerę miałbym jechać w drugą stronę i sobie skakać przez to. Taki tam mały nieogar z mojej strony, ale jako tako nieogar, tak. Dobra, dajemy. Miejmy nadzieję, że starczy mi czasu, choć mam minutę, tak? I chyba jadę do tej bramki, która będzie obok tej stacji paliwa. Mi się wydaje, że starczy mi czasu, tak? I gra mi przebaczy tego faila. Byłoby miło. Dobra, na razie mam tutaj 40 sekund w zanadrzu. Ile mam procent? 94, ok. Będę miał około tako, jak już nawet skończę ten wyścig, będę miał około prawie 30 sekund w rezerwie, więc no, nie musiałem się niczym przejmować. Dobra, ogarnijmy sobie tutaj, wiecie co, te imprezy właśnie, co ja mówię, kamienie milowe. Co ja tutaj muszę? Muszę tutaj notowania uzyskać, czyli będę musiał urobić notowania w wysokości 10 tysięcy, uwalić trochę tutaj różnorakich drogowskazów aut, też kurde tych przystanków autobusowych, żeby sobie narobić tutaj... okej. Okay. Żeby nabić sobie tutaj kasiorkę, 5 minut. Tutaj fotoradary, okej, okay, dobra. Spróbujmy robić tego. Na razie zajmijmy się fotoradarami. Później policją, tak. Policję tutaj załapiemy po wyścigu, to więc nie ma sprawy, tak. Choć już nawet mnie tutaj, o, widać... ścigają, chcą złapać. Tutaj nawet bez nitra wyciągniemy. To ok. Dobra, kolejny kamień. Gdzie by tutaj urobić kolejny kamień? A tutaj. A tutaj prawidłnie sobie urobię kolejny kamień. Dobra. Policja. Wiecie co? Z policją spotkajmy się w wyścigu. Tak, z policją spotkajmy się w wyścigu. Nie już tak podczas jazdy, wiecie co, wolę sobie robić wyścigi. Kurde, Dodge Viper? No bez przesady. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Spróbujmy wyścignąć go. Raczej prześcignąć. Dobra. Zaraz będziemy mieć pierwsze miejsce jako tako. Niby coś nas prześcignęło, tak? Jest to tutaj to Eclipse. Ale dobra. Nie przejmujmy się, jedźmy dalej. Okej. Okay. Już 10% mam, czyli 1/10 za mną. Kurde, Dodge Viper. Jako tako, kurde, no lekka przesada. To jest właśnie tutaj minus w tym Most Wantedzie, kurde, jednak nie ma tego czegoś jak na przykład w Undergroundzie się ścigaliśmy, mieliśmy obok siebie, no prawie na początku różnorakie auta swego poziomu, a nie tutaj Dodge Vipera na przykład. Choć moje auto zdaje egzamin, tak? Dobra. Fak, w te ściany tutaj lutuje i to mi zniża prędkość diametralnie. No dobra, trudno się mówi. Jedziemy w górę, jedziemy. Dopiero 35% urobionego wyścigu mamy. Kurde, to musi być niezły pod względem długości, tak? Bo jednak trochę przejechałem. No ale dobra. I takie długie się wyścigi już jeździło. Tak, wykonywało, jeździło. Jeździło mi adekwatne. No ale dobra. Ten tutaj Viper nam depcze po piętach, myślę, po odgłosie. No i to jest ten Viper. Rozpoznałem tą mendę po odgłosie, tak? Dobra. Dawaj, Supra. Wygrasz z tym
autkiem, mimo iż jest o wiele, wiele, wiele droższe, to i tak wygrasz, bo ty też masz kasiorę pod machą. No fakt, co się dzieje? Tutaj, kurde, się za bardzo skupiam na gadaniu niż na graniu. Tak, i powoli mnie doganiają, ale tak za bardzo już nie, bo oni też faile wykonują. Nie mają też farta. Tym sto mi idzie na rękę, tak? Dobra. 65%, dobra. Mamy jako tako 2/3, ponad 2/3 urobione. Dobra, i tu zarazem będzie policja. My jeszcze nie mamy trzeciego stopnia, więc no okej. Jeszcze jest ogar. No to jakieś gówno nas chce nas urobić, tak? Mi się wydaje, że raczej to gówno nas nie dogoni. To była jedynka, dziwne, bo powinienem złapać dwójeczkę, tak? Dziwne, naprawdę dziwne. Dobra, teraz sobie skoczmy, zobaczymy jak wysoko skoczymy. Dobra, dawaj, dawaj, pięknie. Przeskoczyło nasze auto przez lampę. Zaraz mamy tutaj stopień drugi, więc załapałem stopień drugi, okej. Będzie tu zarazem też, raczej z tą policją lekko, mogę powiedzieć, rzeź, tak? Dobra, dawaj Supra. Na razie bym się tutaj skupił raczej na wygraniu wyścigu, a nie prześcignięciu tych... raczej uciechnięciu psom, tak? Wolałbym skończyć wyścig na pierwszym miejscu. Zaraz kolegami się tutaj zajmę, nie ma sprawy. Kilku pewnie zostanie rozwalonych, jak to standardowo jest. Zrobimy masakrę, tak? Z policją. A to jeden trafi na pączka, a to jeden się wbije w stację. I będzie taka wesoła wiliczanka, nawet bardzo wesoła. Dobra, kolego. Pierwszy poszedł. Tak. Poczekajmy na naszych kolegów, tak. Dzień dobry. Panowie. Już mam zarazem na, za tutaj to gunwo 8000. Tak. Ładnie, kurde, drogie są te radiowozy. To mi tutaj na pewno polepsza sytuację z urobieniem kamieni minowych. Tak. Kurde, też tutaj są posiłki. To z takiego motywu. No i bym z tymi kolegami gdzieś pojechał. Trzeba zabrać to wesołe towarzystwo gdzieś. Ja byłbym, kurde, za wielkim banerem. Tak, ja byłbym za tym wielkim banerem, który jest tutaj niedaleko. Koledzy, pojedźcie za mną jeszcze chwilę i zaraz na niego na pewno trafimy, tak? Nie przejmujcie się. O, tutaj, fuck, wymiękł jeden, tak? Dobra, jeszcze jesteście za słabi, tak? Nie ten stopień kozactwa, żeby mnie złapać. Jeszcze nie ten stopień, koledzy. Dobra. To więc nabijmy sobie pieniążki, ale nie pod względem, że będziemy mieć mamonę, tak? Tylko, że raczej wykonamy szkody. O, ale szkoda. Czy się rozwalił? Fakt, co ja wjechałem? Dobra, uciekajmy stąd, bo zaraz nas złapią, tak? Tego byśmy nie chcieli. Zakończyć naszej kariery tutaj. Dobra, kolejny się rozwalił sam z siebie. To jest po prostu tyle wygrać. Taka policja. Kolejny, a idzie jak wliczanka. Dobra. Tutaj zaraz sobie nabijemy notowania. O, fuck, wy, mędy. Prawie mnie mieli. Już się lekko spociłem, bo prawie mnie mieli, ale jednak się wyrwałem z potrzasku. Dobra, oni nie wiem, dlaczego się ze mnie rozwalają. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale ja im zrobię dżihad za to, że mnie prawie chcieli złapać. To było bardzo niemiłe. Ja takich rzeczy nie lubię. Nie lubię takiego tutaj, kurde, za przeproszeniem dymanka. Nie lubię tego czegoś. Bardzo nie lubię. Dobra, przebiłem się przez kolegę, zarazem już tutaj pierwsza blokada pokonana. No koledzy, dawajcie, bo wy jesteście... Co wy jesteście? Lewi jesteście? Dawaj, złapnij, grubasie. Co mi tam w zasadzie sobie postoję? Co mi szkodzi w ogóle? Powiedzcie, co mi szkodzi? Sobie popatrzę na tych miłych panów. Dobra, tutaj ktoś mnie chce od tylca, a ja na to nie pozwolę, rzecz jasna. Takich rzeczy nie lubię. Tak. Do widzenia, kolego. Dobra, pięknie. Zaliczył murek. Pojedźmy sobie, wiecie co, gdzieś w miasto, tak, rozluźnijmy się. Albo na autostradkę, będzie kilka właśnie tutaj blokad, tak. To więc wbijmy się w te blokady, tak. Kolego, złapiesz tutaj. Hita, pięknie. Ja bym, wiecie co, byłbym za wróceniem do miasta, tak? Tutaj ten kolega chce mnie złapać, mamy minutę do posiłków. Raczej będę musiał się pobawić trochę z posiłkami, tak? Tak myślę. Ale, dobra, pobawimy się z posiłkami, będzie kozak, nabijemy sobie trochę punktów, zarazem notowań, tak? Zrobimy trochę dżihadu, tak? Dobra, jeszcze 2 minuty do posiłków, prawie pół. Będzie ciekawie, mówię.
Dobra, w ciężarówkę tutaj przywaliłem. Zmasakrowałem towarnię, więc co to było? Hamburgery, piacelki, nie wiem. Ważne, że zmasakrowałem, to się liczy. Ja kurde też bym chciał mieć blokadę, jednak tutaj widzę, że nie, że jednak nie stawiają boga, to tych blokad się, można powiedzieć, opidalają, choć o, jak już widzę, że skomentowałem, to blokada jest. Słowy, pięknie, walnę w tą grubą świnię, się przetoczy. Dobra, no posiłki zaraz będą, będzie już w ogóle inna zabawa. Już będzie w ogóle Maciek Maćku i będziemy musieli w ogóle uciekać, będzie Saigon. Tak, o, kolejna blokada, tak, takie rzeczy lubię. Dobra, się tutaj wbiję w kolegę. Pięknie, kamień minowy za... tutaj za blokady mamy zrobione, tak? Chodź, Cioto, chodź. Jedź za mną, przejdziemy się na spacerek. Ja tylko muszę spędzić z tobą minutę, tak? Twoich kolegów nie chcę poznać za bardzo, mogę powiedzieć. Tak, nie ukrywam tego. Bo jak my się zapoznamy, to raczej to będzie długo trwać i to będzie już to spotkanie w kratach więziennych, więc nie, dziękuję, nie. Ja nie chcę z was znać, jesteście bardzo niemili dla mnie, ja też. Gonicie mnie, nie wiem, za co, tylko się ścigam, zarabiam na życie, a w ogóle wy mnie tutaj ścigacie. Nie, ja tego czegoś nie toleruję. Chodźcie, chodźcie, koledzy. Będzie trochę zabawy, tak? Rozluźnimy się. Ile was pójdzie? Trochę was poszło. Nie ukrywajmy tego, tak? Taki tam bonusik. No, zaraz będzie już 5 minut, więc możemy się pobawić, tak, w rozwałkę. Pączusia łapcie. Dobra, tyły zgubiłem, ale przody się robią. To więc, no, te przody też trzeba zgubić, a co? Kurwa! Świnie przyjechały. Dobra. Ale kombinacja się zrobiła. Kolego, do widzenia, ja tutaj ciebie nie chcę poznać, tak? Pod względem tutaj ścigania się i zarazem krat więziennych, nie. Dziękuję, nie skorzystam. Dobra, tam ta świnia uciekła. Zarazem ja też mogę czmychnąć. Tyły muszę zgubić. Dobra. Do widzenia, kolego. I to już ludziska jest pierwszy prawilny kozacki pościg. Tak, to już się czuję, że to jest taki kozacki wyścig. No szkur, zniszczyli mój plan ucieczki do kryjówki. No ale dobra, możemy zrobić to inaczej. Kurde, fajnie byłoby uciec do kryjówki, no ale jak... Tak się nie da, to inaczej zróbmy. Spróbujmy czmychnąć tutaj w tą kryjówkę. Miejmy nadzieję, że mnie nie zauważą. Pięknie. Dobra, wbijmy się tutaj. No i zakończmy tutaj zapoznanie z policją, tak? Chyba zajmiemy się jeszcze tą próbą czasową, bo nie chcę mi się urobić tego okrążenia. Nie lubię okrążeń. Jako tako z wyścigów najbardziej nie lubię. Tak, już mogę się z baronem? Mogę już się z baronem. Jako tako ścigać, ale wiecie co, ja sobie tutaj tą próbę czasową urobię. Tak, no i po próbie czasowej ucieknę, zarazem zakończę odcinek po świętach, mam nadzieję, że wam się podobał. I też, no jako tako wyczułem, że komentarz mam dobry, nie wiem, próbowałem żartować, po tej policji, nie wiem, czy wam to się podobało, czy nie. Trochę humoru było, live zarazem też będzie. Odcinek pewnie oglądacie w niedzielę, koledzy, i zarazem, nie wiem, koleżanki, jeżeli ktoś mnie tutaj ogląda. Oglądajcie go w niedzielę, ja live'a robię w sobotę, od razu powiem zarazem, że no w sobotę, że będziecie mieć NFS-a w piątek, gwarantuję. Nie gwarantuję zarazem o jakiej godzinie, bo nie wiem jak się wróci, jestem tutaj jasnowidzem, tak? Dobra, pierwsza brameczka jest dosyć blisko, nie ma z nią większego problemu. Brameczkę tutaj zaliczamy, tak, na kozaku, proszę bardzo. Ale zarazem bardzo mili panowie chcą tutaj mi pokrzyżować plan zabawy. Nie wiem w ogóle, chcę się pościgać, pobawić, oni w ogóle mi tutaj gońcie go, złapcie go do więzienia i w ogóle zamknięcie mnie w super szczelnych więzieniach, może nawet nie wiem, w pokoju bez klamek. Nie, ja takich rzeczy nie toleruję, ja nie chcę, nie skorzystam, nie dziękuję. Propos więzień, kurde, oglądałem jak robią te więzienia w NatGeo i w ogóle to już jest sztuka, nie ma takich motywów, że można uciec jak w Alcatraz, jakąś wycieczkę zrobić, nie, to już raczej jest, że sobie żyjesz w celi jak królik i no po prostu przegrałem w życie, złapali mnie, tak. To rzecz jasna zrobiła bogata firma, może to być jeszcze możliwe w więzieniach starego typu, prawdopodobnie w Polsce też bez problemu może być ucieczka.
może nie bez problemu, choć może być możliwa, trzeba mieć plan, tak, ale patrzyłem tam, to już w ogóle odbyłem te więzienia Arsy, żelbet, kurde, nawalonego tego betonu jest w ciul, przeźroczyste piloty i telewizory, tak, żeby nic zabrać i zarazem nie zrobić z nich. Twarde szyby, oni w ogóle te szyby, jakie testowali, nawalali, kurde, 5-kilowymi młotkami, więc no raczej to uświadamia, że jednak, no nie, jednak no raczej nie uda się mi uciec, zarazem jakby się przebił tutaj do tych różnorakich tam połączeń kablowych oraz węzłów z tutaj wodą lub tego innego, bo są takie przerwy tam, to i tak, to nic nie da, bo to tam jeszcze jest zabetonowane od góry, więc no niestety fail niezły, jak się siedzi w tej celi i chce się uciec, słabo mogę powiedzieć. A raczej w Polsce takich celi nie ma, bo wiem, nasz kraj nie ma za dużo pieniędzy na wszystko i na pewno nie będzie miał na więzienia. Choć niby jedzenie w więzieniu jest lepsze niż jedzenie w szpitalu, to może być prawdopodobne, bo widziałem jedzenie w szpitalu, dostajesz kromkę chlebu i masełko, no i ciesz się, kolego. Jak nie przyniesie ci nic rodzina z poza, to zajdzie pod względem jedzonka i smaku, jesteś w ciemnej dupie. Tak, no ale dobra. Zarazem kończymy, tak, tutaj zabawę z policją, tak, ale widzę, że oni są w stanie posiłków, więc to będzie no, po prostu imprezka niezła, tak, tyle wygrać. Dobra, my się musimy pobawić tutaj w szybkich i wściekłych i uciec im po prostu. Kamienie jak widać zaliczone, nie ma większego problemu, no dobra, my musimy tylko uciec, zakończyć część. O ty, Mendo! Myślałem, że chciałaś mnie zatrzymać, a tu jednak się no, na swoje nieszczęście źle ulokowałeś, dostałeś tutaj takiego niezłego jako tako, kurde, mogę powiedzieć, rama, tak? Rama dostałaś perfidnego Mendo. Dobra, do czego Mendo? Bo chcę mnie zamknąć do więzienia i w ogóle... Fuck, no, żeby mi to się nie udało, byłoby miło. Ale lekki stop może być. Dobra, koledzy, ja chcę combo. Pięknie, combo jest. Nawet bardzo dobre. Wiem, że mnie lubicie, wiem, wiem. Tak, chcecie mnie zamknąć, tutaj w pokoju bez klamek. Myślicie, że będę cofać do tyłu? Jesteście śmieszni. Dobra, kolegów mam kolejnych z głowy i tylko pytanie, gdzie uciec? Ja bym uciec, kurde, ogarnął. Muszę po pierwsze zooma zrobić. Ja bym uciekł tutaj, wiecie co, ucieknę w inną mańkę, tak? Kurwa, gdzie żem ja wjechał? To może zakończyć mój udział w wyścigu, albo i zarazem nie. Wjechałem tutaj sobie w przystanek dla autobusów, no nieźle. Tyle wygrać, jakby ogarnęli się tam, zbili, tak, masą, to byłoby w zasadzie, no, niestety, no, szkoda. Przegrałeś. Witam w więzieniu bez klamek. Nie, wiem, że w więzieniu są klamki, wiem. Tak, no, cele z możliwością otwarcia, tak, wiem o tym. Sobie tylko żartuję, żebyście się nie czuli urażeni. Dobra, no pięknie, uciekamy powoli. I tutaj taki myk zrobimy. Ciekawe, czy ogarnie. Pięknie, nie ogarnął, bo po sobie jestem depsem grubym, tak? I gdzie on jest? Byłoby dobrze, jakbym ja mu zniknął. No już mu zniknę w zasadzie. On raczej mi zniknie, bo się nie wczyta po prostu. Dobra, uciekajmy stąd, fuck. Zauważą mnie czy nie? Jeszcze nie, jeszcze nie. Tutaj zarazem też kryjówka się pojawia, jakaś. I tutaj bym uciekł gdzieś tutaj, tak. Ja tu już będę za bardzo widoczny. Jak tutaj wezmę się schowam, to będzie ok. Dobra, poczekajmy sobie chwilę. Tak, już na trzecim poziomie i zarazem na wyższym oczekiwanie na zgubienie pościgu jest o wiele większe. Dobra. Już nie będzie mi się staczać. Nie wiem, nie zarzucił ręcznego czy Bóg, ale się staczał. No dobra. Jeszcze chwilka i zarazem już kończymy pościg, kończymy odcinek. Jest kozak. I zarazem pięknie. Dobra. Zakończyliśmy tutaj, jak widać, ten oto pościg z policją, zarazem kończę 11. część. Dzięki za oglądanie, nara!